Cezary Kęsik przed pojedynkiem z Aleksandrem Iliczem. Jak w ogóle nastrój, jak samopoczucie? Bardziej zestresowany tutaj spotkaniem z prasą, czy już myślami tam w Zagrzebiu? Cześć, witam wszystkich. Chyba bardziej zestresowany tą prasą i tymi wywiadami, bo nie lubię tego zbytnio. No a mówię, samą walką nie jestem zestresowany, naprawdę przyszedłem ciężki okres przygotowawczy, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, znamy jego mocne, znamy jego słabe strony i jadę tam po to, żeby wygrać. Gdzie z kimś się przygotowywałeś i na ile pod przeciwnika? Na ile pod przeciwnika, można powiedzieć, że odkąd wiem, że się z nim bije, to przygotowujemy się tylko pod niego. Przygotowuję się jak zwykle w klubie CrossFight Radom. Trenerem głównym jest Leszek Kulik. No mamy tam dobrą ekipę, jest z kim porobić. Teraz też byłem tam na kursie we Wrocławiu i trenowałem trochę w Rio Grappling. Posparowałem trochę z innymi zawodnikami, więc mówię, jestem dobrze przygotowany. Miałeś kogoś o takich gabarytach, o takich warunkach fizycznych, no i o takim tym kopnięciu legendarnym już krążącym w Polsce. Legendy krążą o tym kopnięciu. Są u nas wysocy i duzi zawodnicy. Nie ma może manikutów, ale jak sparowaliśmy, to ustawiali się akurat na lewą rękę. No wiadomo, że kopali mnie, żebym trochę tych kopnięć przyjął. Oczywiście nie na głowę, tylko tam zbierałem. No i mówię, zobaczymy, jak to będzie w walce. No ja będę chciał wygrać. No. Właśnie, skoro już poruszyłeś temat mańkuta, to chciałem cię zapytać, jak ty w ogóle się czujesz z mańkutami w sparingu? Lubisz, nie lubisz? W sumie nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Jak mamy też, mówię, w klubie tam Marcin Skrzek jest mańkutem, dużo z nim robiłem. On też jest taki elektryczny. Dobrze się z nim robi i mówię, robiliśmy wszystko pod Iliczem. Każdy mówi o tym kopnięciu, ale myślisz, że on będzie chciał je wykorzystać w walce po raz kolejny? No to jest jego chyba najmocniejsza strona, stójka. Walka zaczyna się od stójki i no nie wiem, może na początku nie będzie chciał, tak samo jak i było w walce z Damianem. On tam mówi, że 3 rundy na to pracował, żeby to kopnięcie mu weszło. No na pewno będzie chciał kopnąć, ale czy tak zakończy walkę? Myślę, że nie. No ja zapytam inaczej, no bo to trzeba byłoby być troszeczkę szaleńcem, aby iść tą stójkę od początku. Na pewno zrobisz to, co umiesz najlepiej, czyli obalisz, będziesz bił z góry. Więc pytanie, czy jednak masz w sobie taki gen szaleńca i będziesz chciał dać mu szansę w tej stójce, czy jednak nie ma to sensu, no czy jednak zdradzić nie możesz, bo to część game planu. Tak jak już mówię, walka zaczyna się od stójki. Ja myślę, że jestem zawodnikiem wielopłaszczyznowym, robimy też dużo stójki. No zobaczymy, mówię, walka zaczyna się od stójki, bijemy się w stójce. Jeżeli będę miał szansę pójść po obalenie, to wiadomo, że to zrobię i zobaczymy, jak walka się dalej potoczy. Wiele osób też tak rozpływa się na temat tego jego kopnięcia, ale mało osób pamięta, jak ta walka wyglądała wcześniej. Jakie on zrobił sobie wrażenie w tych dwóch poprzednich rundach z Damianem? No można powiedzieć, że w tych dwóch pierwszych rundach nie zrobił na mnie żadnego wrażenia, bo tak naprawdę nic nie zrobił. No tam kilka razy obronił obalenie, ale tak w parterze, no to mówię, no co on tam przeleżał na plecach i to wszystko. Czarek, wiadomo, że ty z reguły, tak jak obserwowaliśmy twoje walki, wolno się rozkręcasz i z minuty na minutę po prostu to tempo kręcisz. Ty masz taki założony game plan na 15 minut? No przygotowywaliśmy się na 15 minut walki, ale no, każda walka jest inna. No, wiadomo, że te pierwsze minuty są najcięższe, bo jeszcze człowiek nie jest taki oswojony z rywalem. Trzeba powolutku rywala wyczuć, żeby od razu nie dać się trafić. No a później, no wiadomo, później człowiek jest rozgrzany, już trochę wie o swoim rywalu i można sobie na dużo więcej pozwolić. Gdzieś tam w głowie jeszcze wcześniej padały te informacje o tym, że ty chciałeś walczyć z Damianem Janikowskim. Damian już prostował, że to menadżer, a ty jak w ogóle myślisz o takim pojedynku w przyszłości? Jeśli możemy wybiec w ogóle tak daleko. No na razie skupiam się tylko na walce z Aleksandrem.
Jeżeli wygram, no to zobaczymy. No, mam nadzieję, że tą walkę wygram i już następna będzie eliminatorem do walki o pas. Jeżeli dadzą mi walkę z Damianem i zostanie mi obiecana, że jeżeli ją wygram, będę miał walkę o pas, wtedy się zgodzę. Tak nie patrząc na ten knockout, myślisz, że Ilić jest lepszym zawodnikiem od Damiana? Tak za całokształt? Myślę, że na pewno jest bardziej doświadczonym zawodnikiem. No, ma tych walk 14. Może ta walka pokazała, że Damian ma małe doświadczenie, ponieważ no, nie mógł sobie poradzić w tym parterze z nim. No i Ilić, mówię, ma 14 pojedynków, 12 wygranych. Ale właśnie wczoraj sobie spojrzałem na to, z kim on się też bił, no to trochę nabrałem pewności jeszcze bardziej siebie. Jak nazwałby się Górywali? Nie będę mówił, że o górki, bo każdy, kto wychodzi do klatki, ten ma jaja, nie? Ale mówię, nie zaszokowało mnie jakoś to bardzo, z kim on tam się bił. Większość rywali to jakieś tam ujemne rekordy. No zobaczymy. Właśnie jeśli o rekordach mówimy, to jest obciążenie, że masz te zero w rekordzie i przystępujesz i wiadomo, no, to jest tak, że niektórzy zawodnicy mówią, a jak przegram, to nic się nie stanie, albo jest to takie, że nie mogę przegrać. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Nie podchodzę do tego, w ogóle nie myślę o tym, że mam 9-0, że no wiadomo, kiedyś będzie ta pierwsza porażka, tak? Na pewno? Nie wiem. No zobaczymy. No na razie chcę wygrywać i myślę, że akurat Ilić nie jest tym przeciwnikiem, z którym przegram. Tak jak mówię, no kiedyś przyjdzie ten dzień, że ktoś pewnie się okaże lepszy, dyspozycja dnia, może nie wiem, choroba w robieniu wagi, jakaś dodatkowa presja, ale mówię, na razie nie mam żadnej presji, jestem spokojny, jestem bardzo dobrze przygotowany, idę po zwycięstwo. Dzisiaj czarna koszula, czy to zapowiedź czarnej peleryny i czarnej maski na ważenie? Wiadomo, że Joker założy swoją. Nie, ja wychodzę tak jak zwykle, nie będę nic pajacował, nic nie będę zakładał, nie mam maski jakiegoś czołga, nie będę nic zakładał. Tak, czarna koszula po prostu, no tak się ubrałem. Czyli sprzedasz mu lufę i po wszystkim, tak? Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.